klerykiem wraz z moim kolegą odwiedzaliśmy emerytowanego proboszcza, księdza prałata Kazimierza. Mając chyba 82, jak nie troszkę więcej lat, mówił zawsze do nas, chłopacy, pamiętajcie, wiecie, o co ja się teraz modlę? No i my tak się zastanawialiśmy, nie wiem, o zdrowie, o siły, żeby ksiądz mógł pełnić posługę kapłańską. On modlę się o to, żebym był wierny Chrystusowi. I to jest pewna wskazówka dla mnie, ale myślę, że dla nas wszystkich, że my możemy wiele rzeczy chcieć zbudować w swoim życiu sami, ale te fundamenty jednak trzeba opierać na Chrystusie. Dobrego.